Nieznana historia świata, Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Kontynuujemy cykl zatytułowany Powstanie życia na Ziemi. Dzisiaj drugi odcinek z tego cyklu, pierwszym był ten o Księżycu, w którym opowiadałem w jaki sposób powstał Księżyc, jaki ma on w ogóle wpływ na, na naszą planetę, na ludzi, którzy na tej. Planecie mieszkają. A dzisiaj zajmiemy się dokładnie już szczegół, bardziej szczegółowo tym, w jaki sposób oficjalnie powstało życie na Ziemi. Czy ta oficjalna teoria ma w ogóle sens i rację bytu dzisiaj? I czy są jakieś inne teorie, które hipotezy, które tu mogłyby ewentualnie tłumaczyć to, w jaki sposób na naszej planecie miliardy lat temu, jak powiem, naukowcy. Wyłoniło się życie. Więc zaczynamy Zaczynamy słuchajcie od, od tego, że nasza planeta oficjalnie ma jakieś 4,5 miliarda lat. Życie powstało na niej według naukowców jakieś 4,2 miliarda lat temu. Takim najbardziej pewnym dowodem według badaczy są szczątki sprzed 3,5 miliarda lat. No, szczątki to za dużo powiedziane, po prostu dowody na to, że życie mogło istnieć miliard lat po tym, jak nasza planeta się uformowała. Natomiast powstanie życia na Ziemi, jak już mówiłem, tłumaczy kilka hipotez. Zaczynamy od tej oficjalnej, która zakłada, że na życie na naszej planecie powstało całkowicie samorzutnie. Było procesem długotrwałym, złożonym i zachodziło wielokrotnie. Powstanie życia na Ziemi nazywane jest biogenezą, i na początku, wiadomo, Ziemia była rozrażoną kulą gazów. Po upływie milionów lat temperatura obniżyła się na tyle, aby na planecie mogła pojawić się woda w stanie ciekłym. Później powstał praocean pokrywający większą część naszej planety. Jeżeli chodzi o skład tej pierwotnej atmosfery, to jest on tak bardzo szczegółowo nam nieznany, ale wiemy, że znajdowały się w niej takie gazy jak azot, wodór, tlenek i dwutlenek węgla, para wodna, siarkowodór, amoniak i metan w mniejszym stopniu. Jak zauważyliście, w atmosferze tej z początków powstania Ziemi nie było tlenu, warunki były więc redukujące, a nie utleniające, co sprzyjało powstaniu prostych związków organicznych. Oczywiście brak tlenu wiązał się z nieobecnością warstwy ozonowej, która chroni Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym. Dodatkowo na naszej planecie miały miejsce bardzo częste wyładowania elektryczne, które przypominały dzisiejsze burze z piorunami, tyle że były one znacznie bardziej gwałtowne. No, one też jakby były oficjalnie, tak się mówi, że one były jakby też źródłem energii, która była potrzebna niewątpliwie do tych wszystkich procesów, na drodze których powstało życie. Ale zanim powstało życie prymitywne, najpierw później bardziej złożone, no to musiało dojść do ewolucji chemicznej, bo ludzie tak sobie wyobrażają powstanie życia jako wyłonienie się pierwszych istot, jakichś bardziej prymitywnych, później coraz bardziej skomplikowanych. Natomiast, żeby życie mogło w ogóle zaistnieć, no to musi być chemia, jak to się mówi. Ewolucja chemiczna była podstawą, czyli powstanie po prostu związków coraz bardziej złożonych, powstałych ze związków prostych, i to był drugi warunek, według naukowców, po powstaniu wody w stanie ciekłym, niezbędnym warunkiem do powstania życia. Ewolucja chemiczna zachodziła, według naukowców, w dwóch etapach. Pierwszym była Synteza ze związków nieorganicznych, prostych związków organicznych, czyli aminokwasów, cukrów prostych, twa, kwasów na przykład tłuszczowych, a drugim etapem było łączenie prostych tych prostych związków organicznych w związki o bardziej skomplikowanej budowie, na przykład powstawały białka, kwasy nukleinowe i tak I to ciekawe, w laboratoriach symulowano, Warunki panujące na Ziemi w okresie biogenezy, i faktycznie, kiedy zasymulowano ten pierwotny skład atmosfery, te warunki, które prawdopodobnie panowały, no to faktycznie otrzymywano aminokwasy, cukry, nawet nukleotydy. W dalszych etapach doświadczeń udało się spowodować łączenie cząstek prostych w złożone, więc Faktycznie, brak tlenu tutaj, jak mówią naukowcy, był bardzo ważnym też warunkiem powstania tych związków. Wszystkich to jest ta oficjalna teoria, której do tej pory nie komentowałem, no ale też są inne hipotezy na temat powstania życia. Oczywiście, tą taką najbardziej niewiarygodną, która została już dawno temu odrzucona, to była teoria samorództwa. Która obowiązywała do XIX wieku i zakładała, że życie cały czas rodzi się samo z materii nieożywionej, na przykład z psującego się mięsa. Na szczęście był taki Ludwik Pastor, który wykazał, że drobnoustroje nie powstają z resztek żywności, ale rozwijają się z zarodników znajdujących się w powietrzu. Ta teoria została kompletnie odrzucona. Oczywiście też istnieje inna, na przykład kreacjonizm, który zakłada, że życie powstało w wyniku jednorazowego aktu stworzenia dokonanego przez Boga. Jest to, powiem tak, że skrajna wersja tej teorii jest niewiarygodna w ogóle, natomiast pewne jej elementy należy wziąć tutaj pod uwagę mocniej i tym elementom przyjrzę się już w następnej audycji. Dzisiaj lekko tylko wspomnę. Za, za, zamarkuje, jakby o czym ta następna audycja będzie. No i teoria numer 3, w sumie 4, czyli teoria panspermii, która zakłada, że życie przywędrowało do nas z kosmosu wraz ze spadającym meteorytem lub też zostało zasiane przez istoty z innej planety. Ta teoria była traktowana przez uczonych z przymrużeniem oka przez długi czas później lekko się to zmieniło. Natomiast no, dzisiaj w sumie nie, nie stanowi jakiegoś dużego jakby to powiedzieć potencjału, jeżeli chodzi o dzisiejszą naukę, bo ta oficjalna wersja samoistnego powstania życia tutaj na Ziemi bezpośrednio ma najwięcej zwolenników. Aczkolwiek jest też mimo wszystko dużo naukowców, którzy uważają, że ta oficjalna teoria jest w ogóle niewiarygodna. Temat panspermii, w ogóle tą teorię, poruszył Swante Archenius. A znanymi propagatorami hipotezy byli również Fred Hoyle, bardzo znany astronom, czy chociażby Chandra Vikramasinghe. Jeżeli chodzi o tą teorię panspermii, to należy wspomnieć o incydencie. Które miał miejsce w Indiach o tak zwanym czerwonym deszczu, który spadł w stanie Kerala w 2001 roku w południowych Indiach. Mieszkańcy tamtego regionu byli świadkami opadów kolorowego deszczu, który spadł kilka razy na przestrzeni dwóch miesięcy. W niedługim czasie związane z nim kontrowersje i hipotezy. Uczyniły z tych czerwonych drobinek, jakie spadły na ziemię, kandydatów do miana pierwszych przedstawicieli życia pozaziemskiego, którzy przybyli na ziemię tutaj w naszych współczesnych czasach. Temu zagadnieniu przeglądał się bardzo uważnie, w Godfrey Lewis z Cochin University of Science and Technology. Naukowcy, którzy są zwolennikami tej teorii panspermii, uważają, że jest to dowód na istnienie życia pozaziemskiego. Sam Lewis, który badał jakby te drobinki, które spadły z nieba, nie natrafił w nich na ślady DNA, a DNA one nie, nie przypominały biologicznych komórek. Ogólnie rzecz, mówiąc, nie będę tutaj się zagłębiał bardzo. W ten, w ten jakby pod temat, ale deszcz skerali ma różne tutaj odsłony. Cianie nigdy ten, to zagadnienie nie zostało do końca rozwiązane. Ci, którzy uważają, są zwolennikami teorii panspermii, uważają, że jest to dowód na istnienie życia pozaziemskiego. Ci, którzy uważają, że życie powstało samoistnie na Ziemi, po prostu to Tą historię w ogóle tych historii nie traktują poważnie. Jak już mówiłem, do dnia dzisiejszego nie rozwiązano w 100% tego, czy faktycznie ten, ten, ten czerwony deszcz, czy te drobinki faktycznie są, znaczy czy są natury pozaziemskiej, czy też nie Czy stanowią to życie pozaziemskie, czy, czy, czy nie. Jest to temat dosyć taki zawiły trochę można powiedzieć, że mało też jest takich jednoznacznych konkretów, które wskazywałoby faktycznie, że jest to dowód na prawdziwość teorii panspermii. No więc właśnie, w jaki sposób to życie na Ziemi powstało, jeżeli wszystkie te teorie są dosyć niepewne. Większość jest niepewn... Większość tych teorii jest niepewna. Otóż Powiem także, że w warunkach laboratoryjnych trwają prace nad stworzeniem organizmu jednokomórkowego. Jak podkreślają badacze, którzy pracują nad tym projektem, jest to proces bardzo powolny i skomplikowany. Oficjalnie powstanie życia na drodze przypadkowych, ale złożonych reakcji chemicznych było czymś no możliwym, oficjalnie, natomiast w rzeczywistości jest to bardzo mało możliwy proces, jak niedługo wykaże. Gdyby tak było, że faktycznie naukowcy znaliby klucz do stworzenia życia, już dawno temu pewnie by go odtworzyli, a tak nie jest. Męczą się nad powstaniem tego organizmu jednokomórkowego. Sami powtarzają, że w zasadzie to nie znają żadnych tutaj prawideł, w jaki sposób można byłoby taki organizm stworzyć. Po, poza tym, mimo przytoczonych wcześniej teorii, żaden tak naprawdę naukowiec nie jest w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób życie powstało z materii nieożywionej i z czasem ewoluowało na wyższy poziom. Jest to bardzo ciekawe zagadnienie, no bo faktycznie, jeżeli przyjrzeć się faktom, no to te wszystkie związki organiczne, które powstały na młodej Ziemi, które przyczyniły się później do powstania, zaawansowanych form życia, one powstały właśnie z materii nieożywionej, czyli, no, w zasadzie nikt nie jest w stanie odtworzyć tego procesu, nikt nie jest w stanie powiedzieć w jaki sposób to się stało, co stawia całą tą oficjalną teorię powstania życia na Ziemi, teorię ewolucji pod bardzo, bardzo dużym znakiem zapytania. I, mm, Warto tutaj przyjrzeć się, w ogóle wytłumaczyć, na czym polega to powstawanie życia, na czym, jakie to są te skomplikowane procesy. Otóż na przykład oczywiście do powstania związków organicznych wymagane były bardzo specyficzne, wręcz laboratoryjne warunki, które musiały utrzymywać się przez bardzo długi czas, przez cały okres powstawania, rodzenia się tych związków organicznych, Narodzenie się pierwszych form jakichś konkretnych życia, więc no, jest to bardzo zagadkowe w ogóle, w jakich, czy, czy, czy jest możliwość, aby przez tak długi czas na Ziemi panowały na tyle stabilne warunki, aby to życie mogło w ogóle zaistnieć. Natomiast wytłumaczę, muszę wytłumaczyć, zanim przejdę dalej, to muszę wytłumaczyć, na czym w ogóle polegają, tak w skrócie wytłumaczę. Te wszystkie, niektóre z tych skomplikowanych procesów chemicznych, no bo możecie mieć wątpliwości, że na przykład nie wiem o czym mówię, nie? Więc dobrym przykładem jest chociażby cząsteczka białka, która, aby osiągnęła odpowiednią formę, tak, stabilność, bo to jest bardzo ważne, musi zaistnieć konieczny warunek. Otóż ta komórka. Która, która jest, to musi odpowiednio ułożyć aminokwasy, dlatego że białko, białka składają się przecież z aminokwasów. Ich wewnętrzna struktura zawiera tzw. łańcuchy polipeptidowe, które właśnie są w tych białkach zawarte. I wyobraźmy sobie, że liczba kombinacji skręcania się tych, tego łańcucha jest bardzo, bardzo duża, bo jeżeli łańcuch posiada chociażby 300 aminokwasów, a tych aminokwasów ogólnie jest 20, no to liczba kombinacji, w jakich ten łańcuch może się skręcić odpowiednio, wynosi 20 do potęgi 300. Więc teoretycznie może się wydawać, że powstanie złożonych struktur jest bardzo wysoka i wysokie, jest, natomiast należy zauważyć. Bardzo ważna rzecz, że prawdopodobieństwo przypadkowego skręcenia się łańcucha w odpowiedni sposób, tak aby ta, ta cząsteczka była stabilna, jak mówiłem, zwarta, aby mogła przetrwać, jest bardzo, bardzo niskie. Dlatego, że większość, po, po pierwsze, większość tych kombinacji, do większości, do większości tych kombinacji w ogóle by nie doszło, natomiast jeżeli już by doszło to stabilność tej cząsteczki byłaby bardzo bardzo niska niewielka no i w zasadzie sama skazna byłaby na, na śmierć jak to się mówi więc samoistnie powstanie życia słuchajcie jeszcze bardziej nam się tutaj komplikuje i ta oficjalna teoria jeszcze bardziej wydaje się być taką po prostu wymyśloną przez naukowców którzy nie wiedzieli jak zapewnić puste miejsce w swoich głowach i chyba też w głowach innych ludzi. Poza tym, aby powstały bardziej złożone istoty, musi zachodzić coś takiego jak replikacja, czyli powielanie informacji genetycznej, DNA. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz, jedna z podstawowych do zaistnienia bardziej skomplikowanego życia. Funkcjonowanie systemów żywych zależy więc od niezwykle precyzyjnych mechanizmów zachodzących na poziomie komórkowym i powtarzalności procesów chemicznych. Jest to niezwykle ważne, aby te wszystkie procesy, te bardzo skomplikowane, one zachodziły jak w zegarku dosłownie. Nie może być tak, że zachodzi jakiś proces, który nie wiąże się z kolejnymi jakimiś fazami konkretnych reakcji, to po prostu musi być jeden powtarzalny cykl. Natomiast żeby to, coś takiego zaszło w ogóle, samoistnie, no to jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. I nawet Francis Crick, współodkrywca kodu genetycznego, powiedział tak, że aby jakaś forma życia nabrała dla nas istotnego znaczenia, musi ona osiągnąć dość poważny Zapewne bardzo wysoki stopień złożoności. Nie znamy w strukturze wszechświata, na żadnym z jej poziomów organizacji, nic takiego, co samo z siebie tworzyłoby taki stopień złożoności obiektów. Natomiast profesor Harold Morowitz, fizyk i biochemik z Uniwersytetu Yale, obliczył, że prawdopodobieństwo przypadkowego uformowania się najprostszej formy organizmu wynosiłoby jak 10 podniesione do potęgi 340 milionów, czyli wyobraźmy sobie jedynkę a za nią 340 milionów zer. Jest to więc samoistne teoria samoistnego powstania życia, więc tutaj nabiera takiego charakteru bardzo mało prawdopodobnego i żeby jeszcze bardziej uzmysłowić wam jak bardzo mało prawdopodobny jest to fenomen w ogóle, to przytoczę tutaj słowa kilku wiodących naukowców w swoich dziedzinach, którzy po prostu zauważyli też tą samą prawidłowość. Otóż na przykład Harold Clayton Urey, chemik, Nobel w dziedzinie chemii w 1934 roku powiedział tak, my wszyscy, którzy badamy pochodzenie życia odkrywamy, że im bardziej się w nie zagłębiamy, tym bardziej odczuwamy, że jest on aż nadto złożony, by mogło wyewoluować w jakimkolwiek miejscu. Tak powiedział właśnie ten chemik. a Do jednego z bardziej takich znanych chyba cytatów należy, należą słowa Freda Hoyla, astronoma. Założenie przypadkowego powstania życia niczym się nie różni od rozumowania że tornado przechodzące przez samolotowe złowisko może złożyć Boeinga 747 gotowego do lotu. No, tak mniej więcej wygląda ta teoria oficjalna, według której powstało życie, że faktycznie nie ma nic i nagle pojawia się coś, z czego coś, to, co tak naprawdę ani nie miało wcześniej odpowiednika, ani też nie miało jakby skąd powstać. No, wyobraźmy sobie, że Mamy a, worek klocków, tak? I wyobraźmy sobie, jakie jest prawdopodobieństwo, że jeżeli wyrzucimy z tego worka na podłogę te klocki, to powstanie jakaś struktura, tak? No, możliwości jest teoretycznie ułożenia tych klocków różne konfiguracje bardzo duże, ale jak, jakie jest prawdopodobieństwo, że po wyrzuceniu po prostu tych klocków powstanie jakaś struktura? No, jest to prawdopodobieństwo, jest w zasadzie zerowe. I tak właśnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o powstanie życia na Ziemi. Teoretycznie wszystko się zgadza, wszystko jest możliwe, ale w praktyce jest to coś w zasadzie niewykonalnego, nie do zrobienia. I tutaj ten, ten naukowiec Fred Hoyle to rozumiał i jego słowa są adekwatne do sytuacji. Francis Harry Compton Creek, tak już, już cytowałem jego. Słowa, słowa w tej audycji. Biochemik, genetyk, Nobel w dziedzinie medycyny w 1962 roku. Powiedział tak: Tym, co jest tak bardzo frustrujące dla naszego obecnego celu, jest fakt, iż wydaje się być niemal niemożliwym podać jakąkolwiek wartość liczbową prawdopodobieństwa tego, co wygląda na raczej mało realny łańcuch zdarzeń. Człowiek uczciwy, uzbrojony w całą wiedzę która jest nam obecnie dostępna, mógłby jedynie stwierdzić, iż w pewnym sensie pochodzenie życia wydaje się w tej chwili być niemalże cudem. Tak wiele jest warunków, które musiałyby zostać spełnione, aby ono zaistniało. Zdecydowana większość sekwencji, jak już to o czym mówiłem, aminokwasów w ogóle nigdy nie mogła powstać na drodze syntezy w jakimkolwiek czasie. Za każdym razem, gdy piszą referat na temat pochodzenia życia, Postanawiam sobie, iż nigdy nie napiszą następnego, gdyż jest tam zbyt wiele spekulacji ścigającej zbyt mało faktów. Tak mówił Sam Francis Crick. Kolejny cytat: biochemik i fizjolog George Walt, Nobel w dziedzinie medycyny w 1967 roku. Myślę, że naukowiec nie ma innego wyboru, jak tylko podejść do problemu genezy życia poprzez hipotezę samoistnego wytworzenia się. Wystarczy jedynie rozważyć ogrom tego zadania, wyewoluowania pierwotnego życia z materii nieorganicznej, by przyznać, że samoistne wytworzenie się żywego organizmu jest niemożliwe. Jednak oto jesteśmy w wyniku, jak wierzę, samoistnego wytworzenia się. Ciekawy też powiedział Brian Josephson który zdobył Nobla w dziedzinie fizyki w 1973 roku. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że inteligentny projekt jest realny. Jest on odrzucany, dlatego że stanowi to część kultury naukowej by uznawać go za nieprawdziwy. że nie wolno mówić o tym, ale on nie został udowodniony jako nieprawdziwy. Sądzę, że okaże się, iż jest jakiś projekt i że panujące teorie mylą się, w tej sprawie. No właśnie, inteligentny projekt. O tym niebawem powiem. Ilia Prigogin, chemik. Prawdopodobieństwo tego, iż przy zwykłych temperaturach makroskopiczna ilość molekuł zostaje zgromadzona, dając początek wysoce zorganizowanym strukturom oraz skoordynowanym funkcjom charakteryzującym żywe organizmy, jest absurdalnie małe. Idea spontanicznego pochodzenia życia. W swojej obecnej formie jest więc wysoce nieprawdopodobna, nawet na skalę miliardów lat, podczas których nastąpiła prebiotyczna ewolucja. Z kolei Arno z fizyk, który zdobył Nobla w tydzinie fizyki w 1978 roku. Astronomia prowadzi nas do unikatowego wydarzenia, do wszechświata stworzonego z niczego zachowującego bardzo delikatną równowagę niezbędną do spełnienia dokładnie takich warunków, które są wymagane dla istnienia życia oraz mającego przewodnie, można powiedzieć, ponadnaturalny plan. Tych, tych cytatów jest sporo, jeszcze przytoczę kilka, aby tutaj dokończyć. Bardzo ciekawy powiedział Werner Aber, genetyki, mikrobiolog, uzyskał Nobla w dziedzinie medycyny w 1978 roku. Chociaż jestem biologiem, muszę przyznać, iż nie rozumiem, w jaki sposób powstało życie. Uważam, że życie zaczyna się dopiero po, na poziomie funkcjonalnej komórki. Najbardziej prymitywna komórka może wymagać przynajmniej kilkuset różnych specyficznych makromolekuł biologicznych. W jaki sposób takie już dosyć złożone struktury mogły się połączyć pozostaje dla mnie tajemnicą. No, jest to według mnie bardzo przekonujące. Te cytaty są przekonującym dowodem na to, że faktycznie życie na Ziemi w sposób taki samoistny, samo z siebie po prostu nie mogło powstać. I nawet znany przecież naukowiec Richard Dawkins powiedział w, takim, w jednym z wywiadów, że wciąż nie znamy samoreplikującej się molekuły, która prowadziłaby do powstania. Do powstania życia, więc jest to jakby dowód na to, że po prostu faktycznie ta tajemnica w jaki sposób powstało życie na Ziemi jest wciąż nierozwiązana. To jest raz, natomiast jeżeli chodzi o powstanie takich już bardziej złożonych form, to, to też jest dosyć zagadkowa tematyka, dlatego że na przykład jest coś takiego jak eksplozja kambryjska. Nazwa tej, nazwa wzięła się od warstwy geologicznej Kambru. Kambru to jest epoka w, dzie w dziejach Ziemi. I właśnie podczas tej eksplozji kambryjskiej okazuje się, że powstały nagle organizmy, które wcześniej nie miały żadnych przodków. To było coś tak nagłego, że wręcz niewyobrażalnego. U organizmów występowały złożone organy, takie jak oczy, skrzela, kompleksowe systemy fizjologiczne, układ krwionośny, nie różniący się niczym od tego, który mają organizmy współczesne, a także struktury psychologiczne. Na przykład, dwóch oko trilobita charakteryzowało się tak złożoną budową, że profesor geologii Uniwersytetów Harvard, Rochester i Chicago, David Raup, oceniał to. Jak sam powiedział, tak, oko trilobita było zaprojektowane w tak przemyślany sposób, że projektu owego nie powstydziłby się żaden współczesny inżynier, optyk. Te kompleksowe i w pełni rozwinięte bezkręgowce powstały, jak mówiłem, nagle samoistnie. Nie zaobserwowano żadnych podobieństw do istniejących przed nimi na świecie organizmów jednokomórkowych. No i też nie znaleziono dowodów, do które wskazywałyby na istnienie jakiejkolwiek formy przejściowej, w ogóle to trzeba sobie tak to powiedzieć, że w naszej historii były okresy jakby powstawania pewnych organizmów, później dochodziło do katastrofy, jakiejś katastrofy, która doprowadzała do kompletnego wymarcia tych organizmów, i później mamy do czynienia z odradzaniem się. Czyli teoretycznie Powstawanie zaawansowanego życia, jak się tak patrzy na historię Ziemi, było czymś, czymś po prostu naturalnym. Można powiedzieć nawet dosyć prostym. Natomiast, jak, jak już mówiłem, fakty wskazują na to, że samoistne powstawanie życia, nawet tego na poziomie jednokomórkowym, jest w zasadzie niemożliwe. I na przykład, tak jak w Kambrze mamy do czynienia z narodzinami trylobitów stawonogów. Później ten stan, że rozwój tych organizmów mieliśmy w Ordowiku. Na przykład głowonogi, muszle głowonogów, słuchajcie, osiągały długość nawet do 9 metrów. To był olbrzymy, więc wręcz niespotykane dzisiaj. Rozwinęły się szkarłupnie gąbki. Później w Sylurze znów mamy do czynienia z rozwojem gąbek do. Powoli powstawały ryby, natomiast w dewonie, mamy, w dewonie, w którym rozwijały się wciąż ryby, powstały też owady, pajęczaki, różne, różne wije. Następuło, nastąpiło wielkie wymieranie. Znowu w kolei, z kolei w Karbonie mieliśmy do czynienia z rozwojem... Ramienionogów, głowonogów, wielkoraków, ważek, skorpionów, krocionogów, płazów, gadów i w Permie, słuchajcie, gdzie te zwierzęta wciąż się rozwijały, nagle nastąpiło wielkie wymieranie, tzw. Tak wymieranie permskie, które dotyczyło blisko 90 gatunków organizmów morskich, przeszło 60%, 60 rodzin gadów, płazów. I 30% rzędów owadów, więc tak naprawdę cała flora i fauna też wymarła. I słuchajcie, w Triasie ni stąd, ni zowąd pojawiły się pierwsze dinozaury, a wiórze już zaczęły naprawdę królować. Później znowu, jak wiemy, jakieś 65 milionów lat temu była katastrofa, która doprowadziła do wymarcia dinozaurów, i odradzają się saki tym razem. Więc są jakby różne etapy powstawania i wymierania życia, i w zasadzie tego nauka też nie potrafi wytłumaczyć, w, jakim, w jaki sposób powstawały na przestrzeni historii Ziemi w wyniku, po katastrofiach ogromnych, w których wymierało większość zwierząt, zupełnie inne gatunki zwierząt. Tego też nauka nie umie wyjaśnić. Więc. Czy teoria ewolucji jest prawdziwa? No, jeżeli założymy, że złożone organizmy wielokomórkowe powstały bez żadnych faz ewolucyjnych, okazuje się, że powstanie życia na Ziemi jest inteligentnym projektem i rozpoczął się on w bardzo wczesnym stadiu istnienia naszej planety. Tak naprawdę, ewolucji nie było w takim tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Poza tym, pamiętajmy o tym, że. Ewolucja jest tylko teorią, to nie jest żaden udowodniony fakt, dlatego że wciąż brakuje bardzo wielu form przejściowych, na przykład w przypadku człowieka, o czym będę mówił jeszcze później w kolejnej audycji. A poza tym ewolucja opiera się o tak zwaną teorię, w myśl której do wykształcenia się coraz bardziej rozwiniętych form życia na Ziemi. Doprowadziły poszczególne mutacje. Natomiast oficjalnie wiadomo, że mutacje genetyczne są czymś w ogóle nieproszonym. Mutacje albo, mają, albo nie mają w ogóle wpływu na, na, na istotę żywą, albo w zdecydowanej większości przypadków mutacje są bardzo szkodliwe. Więc w ogóle. Cały, cały proces, jak widać, powstawania życia jest myśl oficjalnych teorii, słuchajcie, czymś w ogóle niemożliwym tak naprawdę. Więc no właśnie, nawet taki doktor Jason Wright, on powiedział, że na Ziemi mogły istnieć nawet w bardzo zamieszłej przeszłości Naszej planety mogły istnieć jakieś bardzo zaawansowane cywilizacje pozaziemskie, które po prostu zajmowały się tworzeniem życia, że stworzyły w jakiś sposób projekt, inteligentny projekt, którym kierowali przedstawiciele tych cywilizacji. Ślad po nich dzisiaj w większości przypadł, no bo po upływie miliardów lat czy milionów lat. No, pozostałości po jakichś nawet bardzo zaawansowanych cywilizacjach w większości po prostu przepadły. A jeżeli pozostały, no to są to jakieś szczątki, fragmenty czegoś. Naukowcy pewnie nie biorą tego typu dowodów na istnienie w ogóle zaawansowanych kultur na Ziemi. Natomiast... Nawet porównując zapis kodu genetycznego i zapis binarny zawierający 0 i 1, to możemy po pierwsze znaleźć analogię do obu tych form zapisu i to jest jakby... Można, można odbierać ten zapis, podobieństwa tych zapisów, że jest to podpis jakichś świadomych twórców, którzy po prostu tutaj na Ziemi się zjawili i... To życie na Ziemi stworzyli, za ich pośrednictwem powstała cała gama różnych organizmów żywych, więc, no właśnie, istnienie tutaj zaawansowanych cywilizacji, według mnie, było kluczem do stworzenia życia, że to był naprawdę projekt kierowany przez inteligencję spoza naszego świata. Dlaczego to ciężko jednoznacznie powiedzieć? Natomiast nawet w mitach starożytnych czytamy, tak naprawdę we wszystkich kulturach, że życie właśnie powstało poprzez różne eksperymenty genetyczne. O tym też powiem. Natomiast no, ktoś mógłby teraz zadać pytanie, jeżeli powstało, powstanie życia na Ziemi było czymś bardzo mało możliwym, no to w jaki sposób ono mogło powstać w takim razie na innych planetach? No bo. Te istoty reprezentujące wyższe cywilizacje musiały przecież powstać. Otóż należy zrozumieć, przynajmniej według mnie, że powstanie w ogóle inteligencji, jako takiej formy życia, nie ma nic w ogóle wspólnego z teoriami na temat powstania wszechświata i tak dalej. Nauka bardzo błędnie tutaj zakłada taki materialistyczny pogląd, i dlatego w następnej audycji postaram się właśnie wyjaśnić, w jaki sposób w ogóle we wszechświecie powstało życie. Będzie to bardzo ciekawa audycja. Od razu mówię, że nie będzie miało to związku tak bardzo z nauką, bo uważam, że jeżeli nauka. Naukowcy głównie nie są w stanie wytłumaczyć pewnych zjawisk, które tutaj na Ziemi miały miejsce, które się stały i są faktem, no to trzeba zwrócić się w kierunku nieco innych hipotez i tam poszukać rozwiązania. Także bardzo dziękuję już za uwagę. To wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dziękuję wszystkim słuchaczom za wsparcie. I do usłyszenia już następnym razem.